Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Megamenie. Nagrywam to dnia, w którym się to pojawi. Mam nadzieję, że do 20 uda mi się to wstawić, bo jest 15.22, więc zobaczymy. No i cóż, jest to przedostatnia część Megamena w Retro Niedzieli, tej, którą nagram. Albo inaczej, jest to ostatnia część Megamena na NES-a, którą nagram, tak? No bo wiemy, że są jeszcze kolejne części stylizowane właśnie na NES-ówkę, ale które właśnie nie wyszły na NES-a. Okej. I powiem wam, że to jest jedna z tych części, którą jakoś najmniej kojarzę. Chyba najbardziej z tych wszystkich przeciwników, i też go wybiorę, kojarzę Gravity Mana i Churchmana. Churchman to był chyba pociąg. A to wezmę sobie go. Tak, człowiek lokomotywa. I czy będzie misja w pociągu? No nie, w pociągu nie, ale na stacji. Okej, jesteśmy tutaj na stacji Łódź Fabryczna, tak to wygląda. Takie są rozległe tereny, dokładnie takie jak tam. Vlog z Łodzi, bo jakby ktoś nie wiedział, to byliśmy w Łodzi. Pojawi się na pewno w następnym tygodniu. Trzeba po prostu usiąść i go złożyć. A jest co składać. Kurde, ten metaur w lokomotywie. O, zajebiście. I czymże byłaby platformówka bez chodzenia po jakichś ruchomych obiektach, przecząc prawom fizyki, tak jak na przykład właśnie pociąg, samolot czy pieńki, które niesie woda, jak to ma miejsce choćby w Adventure Island 3, nie? Albo tak jak na przykład w tym, w Kung Fu 2, czy tam Spartan X 2, że pierwszy level jest na pociągu. Okej. Nie wiem, czy to chów klatkowy, czy z wolnego wybiegu, czy ściółkowy, ale właśnie rozwaliliśmy a mysz rozwaliliśmy potem. Okej, ten przeciwnik nie wydaje się jakiś trudny. Kurde mać. A no właśnie, przecież mogę tak zrobić. Naładujmy się. Znaczy dobra, może ta mysz akurat to nie jest jakiś przeciwnik, który by tego wymagał, chociaż. Właśnie, tak normalnie bym jej nie był w stanie zabić. Ej, co ciekawe, bo tamte jajka jakoś skakały, to tutaj sobie po prostu idą. Nie wiem, czy to jest po prostu różnica jakaś w tym, w przeciwniku. Okej. Czy ja mogę sobie... Air Coil. Tak, mogę sobie to wziąć, nawet wezmę. O, udało się. Co mi to dało? Nie wiem. A! Okej, czyli jak rozumiem, to jest trochę jak w Snow Bros, że możemy sobie zbierać literki i jeśli ułożą się w konkretną nazwę, to coś zyskujemy. Tak było też w Herkulesie, nie? Na PlayStation. Tak ogólnie w wielu grach było. Taki stale wykorzystywany motyw w sumie można powiedzieć. No jak miło, żyćko. Chwila. Jak to coś pokonać? A, w ryjec trzeba temu strzelać. Nie był to trudny przeciwnik, ale... A właśnie, tu już jest boss. No to trochę mi zabrał tego życia przed bossem. Dobra, Tymek Lokomotywa, co potrafisz? Proszę mi pokazać. Kurde.
Kurde, ej, to jest ciężkie. Dosyć. Nie, bo on cały czas się kieruje w sumie w jakimś takim... Stara się być bardzo blisko mnie. Próbowałem to obczaić, ale się nie udało. Okej. W sumie jest to dość przewidywalne, to co on robi. I teraz będzie biegać, teraz będzie za mną iść. Teraz znowu będzie biegać. Okej, to nie jest takie trudne w sumie. Chociaż tutaj mnie lekko zagiął. Fuck. Panie, lokomotywa. O, udało się. Chociaż pewnie jedno dotknięcie i mojego Megamena też by nie było. No ale nic. Okej, muszę przyznać, że ten boss nie był jakoś super trudny. Który z tych trzech jego ciosów był najtrudniejszy? Chyba ten środkowy, kiedy on próbował za nami nadążyć. Bo czasami rzeczywiście to potrafiło zmylić. Ale okej, mamy Church Kick. I co mi to daje? A, nie pokazali. Okej, Stage Select. No to weźmy Gravity Mana, bo mówiłem, że to też jest postać, którą kojarzę z tej części. Pozostali, no tacy... No są, ale nie są to jakieś postaci, które bym zapamiętał. Okej. Jezus Maria, jak w tym... jak w tej grze... Indie, jak to się nazywało? 4Y? Czy coś takiego? Tak to się nazywało? Fuck. Teraz już wiem, dlaczego on się nazywa Gravity Man. Najgorsze jest to, że tu się też odwraca sterowanie, czyli jak chcę się śliznąć, to nie mogę klikać w dół, tylko muszę właśnie w górę. Czy ja mogę w jakiś sposób sobie to ogarnąć na nowo, czy nie? Czy nie ma takiej opcji? A, dobra, w ten sposób to działa. A. Okej, tutaj znowu widzę, że mi się zamiesza. Jeśli chodzi o przeciwników, to muszę przyznać, że póki co nie są oni tacy ciężcy. Chyba najbardziej stresujące jest to, że zmienia się ta grawitacja, nie? Że możemy sobie po suficie łazić. I że w jakiś sposób może nas to dekoncentrować. Bo na przykład te działka, one tak na dobrą sprawę są bardzo proste do rozwalenia. Nawet nie są w stanie w nas strzelić jakoś sensownie. Ewentualnie można zrobić tak. Kurde.
nie tu. Właśnie o to mi chodziło. Okej, bardzo fajnie wchodzę po tej drabinie w ogóle. Fuck. Panie. Tak, to był niezły żart. O, tutaj już mamy bossa, z którym pewnie przegram, bo mam bardzo mało życia, ale będzie ten checkpoint, nie? Jak rozumiem, właśnie, ta walka sam będzie skupiać się... Okej, już rozumiem, o co biega. Czyli jesteśmy całkowicie zależni od tego, czy on chodzi po suficie, czy też nie. Jego moc jest taka, że kiedy chodzi po suficie, to my musimy iść po podłodze i na odwrót. Tak, 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 to tak wygląda. Kurde. Tak. Muszę przyznać, że nie wiem jak dla innych, ale dla mnie to jest naprawdę ciężki przeciwnik. No widzicie co się dzieje, tak naprawdę tylko raz udało mi się w niego trafić, więc to jest na dobrą sprawę nic. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to rozgryźć w ogóle. A chwila, chcę coś zobaczyć tylko. Jakbym użył tego... C-kika. A, w ten sposób. Nie, to nie ma sensu, dlatego że nie mogę bezpośrednio w niego... Znaczy, nie ma jakby opcji, żebym ja w bezpośrednim starciu się znalazł tutaj, nie? Przy tym bossie. Fuck. Nie, powiem wam, że tego bossa może za 10. razem bym jakoś wyćwiczył, ale mam o wiele za mało żyć. Jakbym tak, wiecie, cały czas save'ował, to może by coś z tego było. To sobie wziąłem bossa. Ciężki był, naprawdę. No ale dobra. Skoro nie podołaliśmy, to weźmiemy stage select i weźmy sobie na przykład... Kto to jeszcze jest? Weźmy sobie na przykład Napalm Mana, bo to... To ten, to jest, wiecie, ciekawa nazwa. W ogóle żart z Discorda, nie? Skoro superbohaterowie nie istnieją, to dlaczego mój ojciec to narkoman? Tak, to było zabawne. Okej, tygrysy Europy mnie tutaj atakują. Jezus Maria. Albo się przestałem starać, albo naprawdę miałem farta, że najpierw wziąłem sobie Tymka Lokomotywę, bo rzeczywiście on był prosty. Ostatnia gra, w której jakieś duże koty były tak wkurzające, to było Sami Suricate. Tak. Tam też... Były straszne, wkurzające. I niekiedy lepiej było je omijać, ale tutaj tak średnio raczej z tym jest. A. Okej, czyli warto po prostu cały czas mieć naładowany swój... swoje działko. Dobrze, że się zatrzymałem, bo podejrzewam, że gdybym sobie tak po prostu chciał przejść, to maluteńki piksel tego by mnie dotknął i bym zginął.
No, powiedzmy, że to było dość słabo ukryte, bo niby jak tam inaczej się dostać? Okej. Tu nie muszę zbytnio chyba ładować. Jezu, coś się stanęło. Panie! Panie! Okej. Proszę mi dać coś fajnego. O, życie. To jest coś fajnego, rzeczywiście. Okej, na szczęście ten przeciwnik już był przeze mnie spotkany, ale... Jakoś tak nie patrzałem, ile razy w niego trzeba uderzyć. Czyli jak ma zamknięte oczy, to nie możemy mu nic zrobić, tak wynika z tego. Fuck. Żyćko się zawsze przyda. A. Tak coś czułem, że jest zbyt pusto. To musiało się tak skończyć. A. Dzień dobry. O! A widzicie, warto było się cofnąć. W sumie to jest jakiś sposób, nie? I tu będzie następny. Pan robot. Ciekawe, czy te obrażenia, które mu wtedy zabrałem, czy one nadal aktualne były, jak wiecie, jak się wycofałem poza jego widoczność. Ja chcę się z nim walczyć, okej, tutaj... Chyba to jest słabeusz w sumie, jakbyś tak zastanowić. Nie ma zbyt wiele życia. Jezus Maria! A, tu kolce zabijają od razu. A ja tylko takie smagnąłem, ale to wystarczyło, nie? Żeby mi utrudnić sprawę. A. Widzicie, on pewne ograniczenia przyjął, w sensie rozdawnictwo było tylko dwa razy, potem już niestety, ale jego natura świętego Mikołaja się skończyła, nie było już wora pełnego prezentów. Dobra, to ja sobie tutaj pominę. A, okej. Czyli... Czyli te rakiety mogę spokojnie... Jezu, nie. Spokojnie mogę jednym ciosem rozwalić. Dobra, tutaj pamiętajmy o tym. Fuck. Zazdełniony pocisk. Weź tu spamiętaj, że tu wszędzie właśnie jest ten pocisk. Ciekawe, czy da się go w ogóle... Znaczy nie, no pewnie ma jakiś tam limit życia. Bo inaczej te moje strzały by się od niego odbijały. Okej. Dzień dobry, panie Napalm Man. Matko Bosko. Czy ja mam wrażenie, że jakby w czwórce, w
czwórce ci bossowie byli trudni, ale tacy... Nie było to aż tak trudne. Tutaj widzę, że ten poziom trudności trochę urósł. Tak, panie. Co za frajernia z niego. Jezus Maria. Została mu ciupinka życia, ale jednak ciupinka, nie? Ja nie miałem w ogóle. No dobra, to tym, nie wiem czy optymistycznym czy nie, akcentem się z wami żegnam. No i co? W następnym tygodniu będzie ostatnia część Rockmana, a potem będę musiał wykombinować, co dalej wam pokazać w Retro Niedzieli, bo muszę się przyznać, że nie mam jakiegoś konkretnego planu. Żegnam się z wami, no i do następnego.